Rób Roka, Nexa Immortal to kolejna propozycja perfum letnich dla mężczyzn. Data powstania na fragmentice jest zapisana na 2024 rok, co jest pomyłką, ponieważ już informacje, doniesienia były w 2023 roku, więc na pewno mogę założyć, że są one z 2023 roku. Cena bardzo różna. Można je dostać za niecałe 60 zł, za 70 i teraz chyba nawet za 90 zł. Jeżeli znajdziecie je za 60 zł i okolice tych 60 zł, to może być całkiem ciekawa propozycja. Jeżeli perfumy osiągną taki punkt dla mnie już kulminacyjny tych 80 paru złotych, to naprawdę nie ma sensu, nie są one wybitne. Dobra, dłużej nie będę o tym rozmawiać, przejdziemy do unboxingu. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to skomplikowanie samego w sobie opakowania, staranność jego produkcji i jest to według mnie przerost formy nad treścią. Zaraz Wam to wszystko zaprezentuję. Pozwólcie, że po prostu sobie to obrócę, żebyście też mieli wygodniej do oglądania samego w sobie opakowania. Jest on zbudowany z takich dwóch elementów zachodzących na siebie. A zaraz będę opisywał wszystko po kolei. Są po prostu wysuwane. Sam karton jest gruby, pomalowany jakąś taką świecącą farbą, tudzież taką oklejony taką folią, chyba raczej to drugie. Z przodu informacja o producencie Rób Roka, Nexa Immortal, czy tam Rób Roka, Nexa Immortal. Z tyłu informacja o samych sobie perfumach, numer batcha, produkcja. Te perfumy zostały przeze mnie zakupione w lutym tego roku, co oznacza, że miały na macerację no tak ze 4 miesiące, wyprodukowane we wrześniu zeszłego roku, co już daje nam niemalże rok bez 2 miesięcy, czyli 10 miesięcy. Po bokach już nic szczególnego się tutaj nie znajdzie. Natomiast zaraz wytłumaczę, dlaczego jest to przerost formy nad treścią. O ile opakowanie z grubego kartonu, twardego, sztywnego, nie jest specjalnie zaskakujące. Folia lekko mieniąca się też jest do przewidzenia. Tak, postaranie ze srebrną jeszcze czcionką, która jest wypukła, już troszeczkę jest zaskakujące. To, że opakowanie jest wysuwające się, nie jest problematyczne. Ale tutaj mamy jeszcze klapkę chyba z magnesami. Tak, z magnesami, która ma nam domykać górę. Dla mnie to coś w stylu nikt nie potrzebował, każdy dostał. A skoro mówimy tutaj o perfumach, które mogą kosztować 58 zł, to zapaliła mi się czerwona lampka. Skoro perfumy kosztują 58 zł i opakowanie jest tak intrygujące, tak zaskakujące, to ile faktycznie mogło pójść na sam sobie produkt, czyli na perfumy w środku? No i odpowiedź jest taka, jak się spodziewałem. Otóż nie jest to na pewno efekt, którego bym oczekiwał za 60-70 zł. Niestety czuć, że tutaj część z tych pieniędzy na pewno w znaczącym stopniu musiała pójść na opakowanie, ale do tego przejdę zaraz. W środku, jak to zwykle bywa w arabskich perfumach, mamy nieco kiczowaty flakonik, pomalowany według mnie taką brzydką farbą do mienienia się szkła, troszeczkę jak kieliszki były takie chyba na początku 2000. Ta farba gdzieniegdzie się przeciera, więc nie jest to zbyt estetyczne wykonanie. Korek jest duży, plastikowy, metalizowany. W środku, jak widzicie, jest cały plastikowy. Atomizer działa całkiem dobrze. Nie mogę się tutaj doczepić. Również jest, to jest metal czy metalizowana nakładka? To jest chyba metal akurat. Nakładka na atomizer. Atomizer działa, tak jak już mówiłem, całkiem dobrze. Korek da się chyba założyć tylko w jedną stronę. Zaraz to sprawdzimy. Nie, można w obie, ok. Czyli korek jest symetryczny.
tam zamknięcie samokorka. Perfumy od boku prezentują się w sposób następujący. Całość jest wykonana właśnie z tego świecącego, czy tam pokryta tym świecącym lakierem, czy wykończona na świecącym. Niestety nie znam się na szklarstwie. Nie powiem Wam, w jaki sposób to powstało. Pod spodem informacja o tym, że są to Eau de Parfum, wykonane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i z przodu jest, jak już zauważyliście, logo Rubroka Nexa Immortal. Same w sobie perfumy są... całkiem przyjemne. Lekko syntetyczne, ale myślę, że nie jest to akurat w tym przypadku jakaś znacząca różnica. To, co podaje Fragrantica, akordy, to cytrusowy, białe kwiaty, owocowy, świeży, drzewny, zielony, pudrowy, mszany, fiołkowy oraz świeży, korzenny. Nuty to mandarynka, jabłko oraz bergamotka w nutach głowy. W nutach serdzach znajdziemy konwali, jaśmin, fiołek, cedr, drzewo kaszmirowe oraz w nutach bazy mech, piżmo oraz drzewo bursztynowe. Ludzie zaznaczali, że te perfumy przypominają im Greenleya PDM, czyli Parfums de Marly, oraz Light Blue Intense od Dolce Gabbana. O ile z Dolce Gabbana mogę się zgodzić, tak Greenleya nie znam. W ogóle żadnych perfum firmy Greenley nie miałem okazji testować. Natomiast to zbliżenie do Dolce Gabbany jest podobne do Light Blue, z jedną drobną różnicą, a w zasadzie z dwiema. Mianowicie tutaj czuć, że w nutach głowy jest bergamotka, której nie spotkacie w Light Blue. No i jest ten mech w tle, plus taka lekka nutka konwali. To są takie rzeczy, które wyróżniają. Są to idące jednym śladem perfumy, ale no nie są one do siebie nie wiadomo jak zbliżone. Na pewno to nie jest klon Light Blue. Perfumy według mnie czuć przede wszystkim z początku bergamotką. To główny zapach, jaki czuć. Jest tam coś owocowego, ale głównie czuję właśnie tutaj taką bergamotkę, może troszeczkę kwaśnego zielonego jabłuszka. W nutach serca konwalia, jaśmin, ale ani drewna kaszmirowego, ani cedru, ani chyba nawet tego fiołku za bardzo nie wyczuwam. Tutaj jednak konwalia i jaśmin biorą górę. No i w nutach bazy zdecydowanie mech, później piżmo i drzewo bursztynowe. Tak. Problem jest taki, że dla mnie osobiście te perfumy to jest i w jakimś stopniu nowszy, ciekawszy świeżak niż wszystkie inne dookoła w lato, ale mają też one podstawową wadę, mianowicie trwałość, która według mnie nie wynosi więcej niż, czy ja wiem, ze 3 godziny w przypadku mojej skóry. Tak jak słyszycie, te perfumy zostały wyprodukowane we wrześniu zeszłego roku. Mam nadzieję, że mogę Wam już w końcu to przybliżyć, ponieważ... O! Były wyprodukowane we wrześniu zeszłego roku. Mamy lipiec, czyli minęło 10 miesięcy od maceracji tych perfum. I o ile alkoholowego zapachu w nich nie ma, tak, no niestety ich trwałość jest... Jak słyszycie, 3 godziny. Za perfumy, które kosztują 60 zł, obecnie 90, no powiem Wam, że wynik nie jest fenomenalny. Sama w sobie kompozycja jest po prostu inna. Czy jest ona wybitna? Nie, ale jest ona inna. Powiedzmy, że biorąc takie typowe letnie perfumy z półek sklepowych, no to powinniśmy się w jakimś stopniu wyróżnić. Tylko tak jak mówię, na pierwszym planie jest lekko słodka, orzeźwiająca, nie słodka, ale lekko słodka i orzeźwiająca bergamotka. Dalej pojawiają się lekko kwieciste nuty i to wszystko wygasa w przeciągu 3 godzin. Czy Wam to odpowiada, czy nie? Musicie sobie stwierdzić sami. Jak dla mnie, tak jak mówiłem na początku, same w sobie perfumy, a przede wszystkim ich opakowanie, flakonik, to przerost formy nad treścią i szczerze powiedziawszy wolałbym mieć ciekawszą, bardziej złożoną kompozycję
samych sobie perfum, albo przede wszystkim trwalszą kompozycję perfum w tej cenie, niż całe to pudełko i tak dalej, którego nikt chyba w sumie nie potrzebował, nikt nie chciał, każdy dostał. Projekcja, no przez pierwszą godzinę, przez pierwsze 40 minut chyba tak naprawdę, bo godzina będzie przesadzona. Będzie od Was czuć na odległość, no gdzieś tak łokci. Później już będzie bliżej do ramion, gdzieś tak po półtorej godzinie, maksymalnie do dwóch godzin zapach stanie się już blisko skórny. Na początku będzie za Wami lekki ogon, tak jak w większości chyba przypadków, które są do łokci, to na te 2 metry, 3 metry myślę, że jakiś tam taki krótki ogonek będzie. Ogólnie perfumy oceniam jako coś ciekawszego, jak na lato, ale przez swój wynik niewybitnych 3 godzin tych perfum nie jestem w stanie polecić za tą cenę 70-80 zł. Bierzcie, jeżeli są właśnie w okolicach tych 60 zł, więcej nie ma dla mnie sensu. Niektórzy pisali, że w sumie dla nich trwałość jest duża, więc nie wiem, czy to wina mojego bacza, po prostu takie perfumy, czy ludzie lekko naciągają tą trwałość tych perfum. Ja mam z 20 parę lat, parę osób tam mówi o nawadnianiu, no podejrzewam, że ponad butelkę wody to spokojnie dziennie piję, więc wątpię, żeby w moim przypadku były to problemy jakieś z niedoborem wody w organizmie. Poczekajcie. Więc to bym raczej wykluczył. Jedyny aspekt, w jaki jestem w stanie uwierzyć, to właśnie to, że po prostu mój bacz mógłby być jakiś mniej trafiony. Natomiast jeżeli ta trwałość byłaby większa w okolicach gdzieś tych 5 godzin, to wtedy jestem w stanie je polecić, tym bardziej za 60 zł. Natomiast jeżeli ta trwałość jest w takim przypadku jak moja, czyli w okolicach tych 3 godzin, to no maksymalnie może 4, to powiem Wam, chociaż nie, 4 godziny to chyba przesada, to powiem Wam, że raczej nie i szukałbym czegoś innego. Chyba, że tak jak już mówiłem to kilka razy, za te niecałe 60 zł. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się i do następnego materiału.